Wyremontowany odcinek liczy ponad 500 metrów. Wykonawcą prac była firma Budromo Starachowice. Zakres wykonanych robót był bardzo szeroki. Poszerzenie drogi do 6 metrów. Wzmocnienie konstrukcji jezdni również miało miejsce, bo to jest przebudowa. Chodnik i pobocza umocnione kruszywem. Mamy widoczny chodnik, w tym wypadku po obu stronach, jeśli chodzi o to przejście vis-a-vis szkoły. Mamy również odwodnienie drogi, w tym wybudowanie zbiornika retencyjnego na zebranie nadmiaru wody. Oznakowanie pionowe, poziome, bardzo ważne, potrzebne, zwłaszcza w miejscu przy szkole podstawowej. Koszt całej inwestycji to kwota ponad 654 tysięcy złotych. Ponad 186 tysięcy złotych przekazała gmina Skaryszew. Pozostała kwota to środki własne powiatu. Dla nas to było niezwykle ważne, zwłaszcza że za tym budynkiem szkoły za chwilę 1 września będziemy otwierali nową salę gimnastyczną. Także liczymy, że tutaj ruch się też ożywi w tej części naszej gminy właśnie w Dzierzkówku, co pozwoli nam przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. Inwestycja przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo dzieci, które uczęszczają do szkoły w Dzierzkówku Starym. Przede wszystkim linia chodnika, który jest wzdłuż w nowo wybudowanego odcinka drogi. Ten zakręt był bardzo niebezpieczny. Bardzo ważną, istotną rzeczą jest wybudowanie przejścia wyniesionego, dlatego że to w znacznym stopniu ogranicza prędkość poruszających się pojazdów. To jest bardzo ważna inwestycja z uwagi na to, że dzieci i piesi, którzy przychodzą z dziećmi, odjeżdżają po dzieci, mają ten komfort bezpieczeństwa. To kolejna droga powiatowa, która w tym roku została przebudowana. Już wkrótce rozpoczną się prace na odcinku Wojciechów-Kozłów-Rajec-Szlachecki w gminie Jastrzębia, a także Kowala-Ruda Wielka-Wierzbica w gminie Wierzbica, Zakrzew-Wolanów-Augustów w gminie Kowala oraz Wolanów-Kończyce w gminie Wolanów.